Cześć kochani, witam was serdecznie na moim kanale. Dzisiaj jest ze mną Ania. Hej. Ania, jak wiecie, nie jest u mnie. Wow. Cicho. Armagedon. Maszynka wpadła, tylko trzeba się dłubi. Dio! Wstęp wdechę, nie spodziewaliście się, co? Cześć kochani, witam was serdecznie na moim kanale. Dzisiaj jest ze mną Ania. Z kanału Shadow. Anię już znacie, bo Ania to wiecie, to już u mnie była. Jeżeli chcecie wiedzieć w jakim filmiku, to koniecznie zajrzyjcie tu. Dzisiaj przychodzimy do was z filmikiem, również takim śmiechowym, takim na luzie. I będzie to tak, będziemy odpowiadały na pytania w stylu: czy wolałabyś, co wolałabyś, czy wolałabyś, jakbyś wybrała, jakbyś mogła dokonać wyboru. Jeżeli jesteście ciekawe tego, jak wyglądała pierwsza część tego filmiku z odpowiedziami na te pytania, to zachęcam was do opisu, tam znajdziecie link do filmu, który znajduje się na kanale u Ani, gdzie właśnie razem odpowiadamy na te pytania i jest tam bardzo śmiesznie, więc koniecznie tam zajrzyjcie. A dzisiaj już właśnie przechodzimy do odpowiedzenia wam na kolejne pytania, więc nie przedłużając, zaczynamy. Wolałabyś nosić na co dzień spodnie Mac Hammera, czy obcisłe shorty kolarskie? What the fuck? Ty, to jest tak, can't touch this. Współczesne pompy, alladynki, coś tam dasne. Więc ja takie zumbagacie. O, ja. Zumbagacie, tak. Nie? Tak, jest. Ja. Także takie. Dobra, to my obydwie wstakujemy w zumbagacie. Ty. No. A ja. Spodnie na motor. Kolejne pytanie. Wolałabyś pomarańczową opaleniznę, czy dziwnie wyglądającą opaleniznę w miejscu, którego nie można zakryć? Pomarańczową, bo bym sobie peeling grubozierny zrobiło. A jak wygląda dziwnie wyglądająca opalenizna? Nie wiem, może na przykład opalony krzyżyk, że ci tam biało coś zostało. Aha, albo na przykład z czapki, albo z okularów. Albo te rękawki. A, to nie, to ja wolę być pomarańczowa. No, ja wolę być jednolita, ale pomarańczowa. I ewentualnie, nie wiem, dać sobie jakiś balsam, nie wiem, co ma opalasz, cokolwiek, jakoś to stonować, niż mieć jakiś kretyński, na przykład znaczek typu jakieś, nie wiem, okulary odbite, tak, czy coś. O właśnie, opalanie na okulary to jest takie, to jest mocne, to jest bardzo. Tak, właśnie, tak, to tak. Następne pytanie. Wolałabyś mieć źle obcięte włosy, czy zły kolor włosów? Źle obcięte. Bo zawsze można spiąć. No ale jak masz źle obcięte, to nie wiem, skręcisz je w takie ślimaczki z słówkami. Coś pochytasz się zawsze, jak masz źle obcięte włosy, nie? Poza tym zawsze możesz to włożyć perukę, chustkę, czapkę, kapelusz, to nie? No teoretycznie tak. A zwykły kolor to może już coś tam buzię zmienić. No dobra, ale zwykły kolor możesz sobie przefarbować, a na włosy musisz czekać, aż ci odrosną. No ale właśnie chyba nie o to chodzi, tylko chodzi tak na stałe, wiesz. Ale nie ma słowa, że na stałe coś jest. Jeżeli nie na stałe, no to wolałabym mieć kolor, ale jeżeli tak ogólnie miałabym mieć to albo to, to wolałabym mieć obcięte. Tak, zdecydowanie, jeżeli rozpatrujemy tutaj perspektywę czasu, to tak, Ania ma rację. Ale nie rozpatrując perspektywy czasu, tylko tego, co jest w tej chwili, to ja bym wolała mieć zły kolor włosów i się przefarbować już nieraz, tak miałam, sama sobie to robiłam i spoko. Natomiast jeżeli chodzi o długość włosów, to jestem na tym punkcie uczulona. Szczególnie dlatego, że mam końcówki blondów, jak zresztą wiecie. I po prostu te włosy mi prawie w ogóle nie rosną, bo się kruszą, więc... Może zrobimy ci filmik taki, wiesz, widziałam taką Biedronce kredę do malowania, żeby ci posunka, nie. Ale Banshee. Błagam, nie, moja siostra teraz sobie zrobiła takie różowe. Macie zrobiło to. No, nie, ja nie chcę. Moje włosy są świętością moją. Dobra, dalej. Wolałabyś zostać pozbawiona na zawsze dostępu... O, teraz jest okres, czasookres. Na zawsze. Na zawsze. Wolałabyś pozostać pozbawiona na zawsze dostępu do YouTube'a czy Twittera? YouTube'a, bo Twittera nie używam. Znaczy mam, ale... Nie, jest przeze mnie lubiane, nie umie się wstrzelić, nie czuję tego ptaszka. Czyli wolałabyś zostać pozbawiona Twittera? Tak, wolałabym zostać pozbawiona Twittera, bo z YouTube'a nie mogłabym za bardzo, bo tak mówię. No. Nie czuję tego ptaszka. No. Nie. Czujesz tego ptaszka? Nie czuję tego ptaszek w takim razie. Nie czuję. Ale, wiecie co? Ja bym wolała też jednak żyć bez tego Twittera, po pierwsze dlatego, że nigdy w życiu na nim nie byłam, nawet nie wiem jak wygląda, a po drugie dlatego, że YouTube to nie tylko jest moja taka druga praca, ale dla mnie to też jest czas, który ja spędzam w ogóle zamiast telewizora tak naprawdę, oglądam sobie po prostu swoje subskrybowane przeze mnie kanały. Dokładnie. Poza tym dzięki właśnie YouTube'owi, YouTube łączy ludzi, tak?
Hashtag YouTube łączy ludzi! Więc, no właśnie. Zapomniałyśmy to dodać na Instagrama. Tak, także o to chodzi, że właśnie YouTube łączy ludzi, więc można się poznać. Twitter może też łączy ludzi, ale... Ale nas jeszcze z nikim nie połączył. Ja tak nie mam, ale... Masz? Mam, o, tylko. Mam, ale nigdzie się z nim nie obnoszę, bo nie korzystam z prowadzenia. No gdzie się obnosić z Twitterem? No hello. Paszek jej nie pasuje, słuchajcie. Paszek nie pasuje do wszystkiego. I ostatnie pytanie, moi drodzy! Pytanie numer 10 ze złotej dziesiątki top 10. Wolałabyś zrezygnować z używania pędzli czy maskary? Pędzli! Bez maskary, ja to już też mówiłam w poprzednim moim tagu, że bez tuszu do rzęs to jest ciężkie życie. Mam ręce, mogłabym rękami nawet je pomalować. Nawet się zastanawiam, czy takie filmy nakręcić makijaż palcami, ale tuszu do rzęs palcami to samena też, nie widzę tego. Chyba to ja? To ja tak myślę sobie, że jeżeli mogłabym nie tuszować rzęs, ale jakbym mogła sobie przykleić na przykład. Mogłabym, nie? No tak, pod warunkiem, no ty jesteś przyzwyczajona do tego klejenia codziennego, mnie to irytuje. Ja mam z tym problem, tak jak z kreską, więc generalnie ja bez tuszu. A ja bez tuszu bym mogła, jak mogła sobie rzęsy przykleić, tuszu nie potrzebuję, natomiast pędzle, no powiem wam, że już się tak przyzwyczajam do pędzli, że kiepsko by pewnie było. I to by było na tyle, kochani, naszych odpowiedzi na te pytania. Koniecznie dajcie znać, jakich odpowiedzi wy byście udzielili na te pytania, a pytania te możecie znaleźć w opisie tego filmu. Pozostałe pytania możecie znaleźć u Ani w opisie pod filmem. Zapraszam. Więc ja was gorąco zachęcam do tego, żebyście odpowiedzieli na te pytania, bo słuchajcie, te pytania są, mi się wydaje, dość ciekawe, co o tym sądzicie. Ja myślę, że czasami nawet mogą nam pomóc w tym, żeby podjąć jakąś szybką decyzję, nie? Jak tak sobie ułożysz w głowie, czy wolałabyś to, czy tam, to nie. Wiecie. Życie jest sztuką wyboru. Tak. I generalnie też napiszcie pod tym filmem u Laury, co chcielibyście, żebyśmy nagrały wspólnie. Wtedy będzie okazja, żeby znowu się spotkać, a my się bardzo chętnie spotkamy. Tak. W związku z powyższym, jak nam dacie znać, co byście chcieli zobaczyć w naszym wykonaniu, oczywiście w granicach rozsądku. Tak, cycków nie pokażemy. Shower challenge, żadne takie historie nie wchodzą w grę. Także coś fajnego, coś śmiesznego, chętnie to dla was zrobimy. Tak, właśnie. Dzisiaj już dziękujemy wam bardzo, bardzo za oglądanie. Mamy nadzieję, że dobrze spędziliście z nami czas. I jeszcze raz was zachęcam do obejrzenia pierwszej części tego filmu, która jest, link do której jest w opisie tego filmu. Dziękujemy wam bardzo za oglądanie i widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się, pa! Now, we're on a fast train. Nothing gets enough.